Miałeś okazję grać z Haliną Dobrowolską, Zygmuntem Kęstowiczem, Agnieszką Kotulanką. Jak ich wspominasz? Powiem szczerze, jeżeli chodzi o pana Kęstowicza i panią Halinę, to było dawno i byłam bardzo malutką dziewczynką. Jedyne, co pamiętam, to wszystkie te wigilie w Klanie, gdzie rzeczywiście się zjeżdżali wszyscy aktorzy i było tak bardzo, bardzo rodzinnie, to faktycznie ta ciepła atmosfera w jakimś stopniu przynajmniej mi jako dziecku się udzielała i właśnie z tym mi się oni kojarzą, z takim poczuciem takiej rodzinności, dużej rodziny, bo ja na przykład osobiście takiej nie posiadam prywatnie, więc dla mnie to było coś takiego, że wow. A jeżeli chodzi o Agnieszkę, no smutne to jest w dalszym ciągu, tak? Jest jakiś tam żal. No byłam z nią blisko, tak? Na maksa, ze względu na to, że to był mój wątek, czyli tak na dobrą sprawę widziałyśmy się dość często. No i to była straszna strata, myślę. Nie tylko dla, wiadomo, w życiu przede wszystkim, ale dla serialu myślę, że też. Myślę, że Aga wnosiła po prostu taką energię fajną. No była niesamowitą kobietą. Straszna szkoda. Na przykład Izabela Trojanowska, ostatnio z nią rozmawiałam na temat Agnieszki, mówi, że ona lubiła opowiadać żarty, trochę takie męskie, że była bardzo konkretna, bardzo zdyscyplinowana. Nie, była genialną kobietą, naprawdę, genialną kobietą i miałam to szczęście ją poznać i tak troszkę z nią dorastać też, no bo... Taka trochę druga mama. Troszeczkę, no nie do końca, ale faktycznie tak, faktycznie na pewno taka osoba, na której się wzorowałam i która pomagała mi w jakichś tam różnych kwestiach trudniejszych związanych właśnie z pracą na planie.